moim kanale. Dzisiaj kolejny filmik z typu LAN. Dzisiaj chciałem Wam pokazać różnego rodzaju narzędzia, z którymi możecie się spotkać, jeżeli będziecie potrzebować coś zrobić z tak zwanym okablowaniem strukturalnym LAN. Okablowanie strukturalne, czyli tak zwane sieci komputerowe, to jest tak typowa skrętka. Co będziecie potrzebowali? No u mnie troszeczkę na biurku jest tona różnych rzeczy z tym związane, ale to będę Wam omawiał po kolei. W skrócie odnośnie tych wtyczek LAN, co to jest, to ja zaraz Wam pokażę. Typowy kabelek, skrętka komputerowa. To są właśnie, to dotyczy sieci LAN, to jest typowy kabelek. Co potrzebujemy, jeżeli chcemy się zajmować tego typu okablowaniem, jakie narzędzia? No to czyli zaczniemy od tak zwanych podstawowych narzędzi. Ja Wam pokażę swoją skrzynkę narzędziową z jednym z kolejnych filmików, ale co najbardziej Wam będzie potrzebne? Przede wszystkim głównym podstawowym narzędziem, jeżeli chodzi o te sieci LAN, to są końcówki EDIO45. To są tego typu końcówki. Ja tutaj mam pudełko z tymi końcówkami różnego typu, nie tylko również 45, ale też EDIO11, EDIO12, 4-pinowe, 6-pinowe. Różnego rodzaju odgiętki, znaczniki na kablach, ale to mówię, to wszystko powiem Wam w przeciągu kilku różnych filmików, bo to jest, mówię, to jest mój taki filmik, który ma Wam pokazać rzeczy związane z sieciami LAN. To mówię, to mam tak zwane pudełko, w którym mam RJ-ki różnego typu. O RJ-kach już mówiłem Wam w jednych poprzednich filmików. Tu mamy odgiętki różnego koloru. Jakie stosujemy kolory, to wszystko zależy od inwestora. Jeżeli mamy mamy sieci LAN, tak zwane wymieszane razem z siecią komputerową albo z siecią tak zwaną POE, czyli ze standardem kamerowym, i to biegnie mniej więcej w tej samej lokalizacji, to musimy to jakoś sobie to oznakować za pomocą albo różnego rodzaju odgiętek, koloru odgiętek, że ustalamy sobie z inwestorem i w dokumentacji przekazujemy, że kable LAN-owskie będą miały oznaczenia normalnie szare, kable typu zasilania POE albo telefoniczne będą miały niebieskie lub zielone, czerwone, żółte. Wszystko zależy od kolorystyki i chęci instalatora, jak również jego zaangażowania w swoją pracę. Dlatego mam tu kilka rodzajów. Jeżeli inwestor się na to nie zgadza, tylko w inny sposób, to też ułatwia nam pracę zastosowanie tak zwanej drukarki etykiet. Ja mam tutaj Brodera, to jest taki mój mały przenośny, ale też mam inne, mam większego Brodera z drukarką. To też Wam powiem o Broderze w kilku kolejnych filmach, jak będziemy wykonywać różnego rodzaju etykiety. I to tak, przechodzimy do następnej ważnej rzeczy. Jeżeli mamy zaciskarkę, to będziemy musieli mieć jakieś przykładowo szczypce. Szczypce, obcinaczki, które będą nam służyły do ściągnięcia izolacji albo do tak zwanego przycięcia tych żył, które są w systemie Krone. Odnośnie ściągania izolacji to Wam powiem za chwileczkę. To w kolejnych rzeczach. Kolejną ważnym elementem, to jest mój jeden z ulubionych śrubokrętów, nie wiem jak w Waszym przypadku, to jest tak zwany śrubokręt wielofunkcyjny. Z jednej strony ma mniejszą, jest dwustronny, wtyk Philipsa i płaski, z drugiej strony tak samo jest mniejszy śrubokręt płaski i krzyżak, bardzo fajnie jest wykorzystany. Tu również mamy wtycz, tu mamy ósemkę,
czyli M4, możemy dokręcić, a tutaj z tego co pamiętam to jest szóstka albo to tu jest do wtycz, do nakrętek trójek. Że też można zastosować i przykręcić, dlatego ja mówię, to jest jeden z moich ulubionych śrubokrętów do tego typu rzeczy. Jeżeli chcecie, to możecie sobie kupić trzy inne śrubokręty i mieć zastosowanie w nich, który będzie służył do przykładowo do kręcenia noża albo wymiany noża, co będziecie, no, do różnych prac, przykładowo z przykręceniem gniazdka, z podgięciem. O, przykładowo, jeżeli będziemy mieli gniazdka tego typu, będziemy musieli coś odkręcić, no to używamy śrubokręta albo większego, albo mniejszego. No, wszystko zależy od śrubek. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebowali do tego typu, to będzie marker do oznaczania przewodów w momencie ich szukania. Obojętnie jaki, czy to będzie jakiejś drogiej firmy, czy będzie kupiony w sklepie za 1 zł, nie ma to znaczenia. Ważne podstawową, że bardzo podstawową rzeczą jest to, że jak napiszemy na przewodzie, to żeby nam się to trzymało, a nie zmywało się zaraz po napisaniu, bo też się tak zdarza, że fajny flamaster i po napisaniu na przewodzie momentalnie to wszystko znika. Dobra, kolejną rzeczą to są różnego rodzaju ściągaczki izolacji. To są ściągaczki izolacji do przewodów koncentrycznych, jak również do kabli UTP. Warunek jest taki, że w momencie, gdy zmieniacie przewód sieciowy, grubość przewodu, bo te ściągaczki są do przewodów pokroju UTP zwykłego, skrętki komputerowej, tak zwanej FTP, do przewodów koncentrycznych, i jak będziecie chcieli ściągać izolację z tych przewodów, to musicie sobie odpowiednio nóż ustawić, żeby nie poprzecinało wam żył. Ale to jest regulacja, wszystko ładnie, pięknie. Ja nie mówię, żebyście sobie go kupowali, bo tu jest też tak zwany tutaj stripper do obcięcia do kablów grubszych, cienkich. Nie wiem, nie lubię ich stosować, to przyznaję się wam. Tutaj mamy inną troszeczkę regulację, żeby zastosować odległość. Tutaj mamy tak zwane pokrętło z góry, tu mamy pokrętło, tu mamy śrubkę regulacyjną, żeby nie ponacinać żył, ale to odnośnie tych ściągaczy izolacji to ja wam powiem. W innym filmiku przetestujemy, jak one się zachowują. Kolejnymi rzeczami to jest tak zwany nóż krone wielofunkcyjny albo jednofunkcyjny. Do czego one służą? Już wam mówię, do czego służą. Noże krone służą do współpracy z tak zwanymi wtyczkami keylockami lub keystone'ami. One służą do, tu mamy chwytak do wyciągania przewodów, tu mamy przykładowo śrubokręt do otwierania lub dociskania. Tu mamy jeszcze tak zwany docisk z większą, lepszą regulacją, że możemy używać mocniejszego docisku albo słabszego docisku, jak będziemy. O, tu mamy z mocniejszym, tu mamy. Nie, ten jest właśnie z delikatnym dociśnięciem, że jak użyjemy za dużo siły, to możemy, żebyśmy nie połamali właśnie tego gniazda. Tu mamy odbezpieczenie lub zabezpieczenie. To samo dotyczy się nożyczek. Tu jest taka sama blokada po drugiej stronie, bo też występują tego typu wciskacze, kronety one się nazywają, albo zaciskarka do złącz teleinformatycznych. Nazwy są różnie, wyglądają podobnie. Tutaj mam też jedną, to jest już dość moja stara
stare urządzenie do zaciskania, ale służy mi wiernie już prawie 20 lat. Otrzymałem go na jednym ze szkoleń odnośnie sieci teleinformatycznych. Świetnie się sprawuje, nie ma tego, nie jest tak super wypaśny jak ten typ tutaj zaciskarki. Można go sobie zastosować jeszcze dodatkowo na szyi albo gdzieś, że do pasa. Odnośnie pasów stosowanych też Wam pokażę kilka. No mówię, musicie mieć jakąś taką prostą zaciskarkę Krone albo nóż LSA, to się tak również nazywa. Mniej więcej będziecie widzieli, jak to wygląda, to już będzie Wam łatwiej szukać. Następnymi urządzeniami do tego typu to są proste testery okablowania strukturalnego. Ten jest troszeczkę bardziej zaawansowany. Ten jest prosty. Zasadę działania Wam omawiałem na jednym z poprzednich filmików. To też Wam to zapraszam do oglądania tych innych filmików. Co jeszcze będziemy potrzebowali do tego typu? Jakieś nożyczki. Ważne z nożyczkami jest to, że nożyczki muszą być ostre. A do czego stosujemy nożyczki? Nożyczki stosujemy albo obcążki do przycinania tak zwanych wejść Krone lub do obierania przewodów. Monterzy sieci teleinformatycznych, telekomy, można użyć tutaj teoretycznie, że w momencie, gdy będziemy wciskać, odwrotnie to zrobiłem, jeżeli będziemy używać właśnie tego typu zaciskarki, będzie się ta żyła przycinała, ale też się zdarzają takie momenty, że będziemy tak i tak musieli to bardziej przyciąć, tą żyłę, żeby ona nie wystawała za gniazdo, bo niestety będzie powodowało nam to, że nie będziemy mogli tego wcisnąć. Mówię, zdarzają się też różnego rodzaju chińskie podróbki tych złączy i dlatego też musicie na to uważać. Niektóre mają klapki tutaj jeszcze zabezpieczające, niektóre tego nie mają. To mówię, to dowiecie się już korzystając z różnego rodzaju właśnie tych gniazdek. One są oznaczone w jakiejś kategorii. Ja tutaj mam Keystone w kategorii piątej. One są wszystkie oznaczone jako kategorię piątą. Szóstek chyba nie mam. Nie mam. Gdzieś musiałem zużyć, jedynie gdzieś mi się tutaj w pudełku jeszcze trafią różnego rodzaju szóstki, ale Elliot 45. To są tak zwane wtyczki serwisowe, czyli tak zwane beczki. Beczki, czyli z jednej strony podpinamy Elliotkę, z drugiej strony kabelek. Beczki głównie nam służą, jeżeli korzystamy z różnego rodzaju testerów, bo jeżeli już mamy wtyczkę zaciśniętą w gniazdku, czyli mamy, wychodzi nam przewód. O, przykładowo tutaj Wam pokażę, że mamy, to jest w ścianie, oj przepraszam, to mamy w ścianie, podpinamy sobie przewód i mamy krótki odcinek przewodu. Podpinamy z drugiej strony albo miernik, żebyśmy mogli sprawdzić ten odcinek. I musimy użyć beczki, czyli łączymy dwa przewody ze sobą. Tutaj mamy beczkę. Albo do tak zwanego połączenia przewodów na chwilę, żebyśmy wiedzieli, czy ten przewód w rzeczywistości jest drożny, bo on gdzieś wisi, nie ma dalszej odległości, bo tam jakieś kiedyś urządzenie wisiało i mam możliwość sprawdzenia, czy ten przewód w tym momencie jest drożny. No to stosujemy taką beczkę na chwilę, jak już chcemy to zastosować dłużej, tą połączyć w złączkę, że mamy gdzieś przerwany kabel, to stosujemy tak zwane beczki Krone, czyli one są z jednej i z drugiej strony, mają takie wyjścia i one, te wyjścia są połączone jeden do jeden ze sobą i w momencie sparowania tego przewodów mamy prawidłowy przepływ danych. Nie mam tutaj, żeby Wam pokazać, ale to Wam pokażę kiedyś na filmiku, jak będziemy łączyć te
sieci LAN-owskie. No i co jeszcze z takich podstawowych rzeczy? To będzie prawdopodobniej wszystko, bo jeszcze odnośnie przykręcania tych urządzeń, no to potrzebujecie wkrętaka płaskiego, większego, mniejszego do przy złapania różnego rodzaju śrubek M6, które służą do połączenia z szafami rakowymi albo mniejszymi, większymi, żeby zastosować tak zwane uszy serwisowe do switcha albo do routera, czy zastosować jakieś inne rozwiązanie, no to najczęściej korzystacie z wkrętaka. Możecie mieć jeszcze zwykłe kombinerki większej lub mniejszej wielkości, mogą być to takie albo większe. Wszystko zależy od wygody i podejścia waszego, czy chcecie mieć dużo narzędzi, czy chcecie mieć mało narzędzi. Co jeszcze wam się może przydać oprócz tych rzeczy? Najczęściej próbówka na 230, bo też od czasu do czasu trzeba jakiś przykręcić termostat. A odnośnie jeszcze doboru narzędzi, to też musicie brać pod uwagę fakt, jakie będziecie kupowali szafy i z jakimi szafami będziecie pracowali, bo do niektórych szaf będziecie potrzebowali śrubokręty płaskie, do niektórych szaf będziecie potrzebowali tak zwane mniejsze wkrętaki typu Torx. To w tym wypadku ja wam polecę coś takie proste rozwiązanie. O, tu wam pokażę, jakie będziecie potrzebować wtyczki Torxy, albo tu mam same Torxy, a nie, też mam tak zwane ampule. Z ampulami też się możecie spotkać, czyli tak zwanymi heksami. To wszystko zależy, czy będziecie je stosować. Tutaj mam wtyczki, które są końcówki, przepraszam, które nie są udarowe, ale to wszystko zależy od was, czy chcecie sobie takie kupić, czy inne. Ja korzystam z takich, teraz mniejszych pakietów, bo najczęściej w szafach stosuje się, żeby was nie skłamać, to są tak, Torxy od 20 do 15. Dziesiątki stosuje się przykładowo w niektórych urządzeniach sieciowych, które na tak zwanych uszach, ale rzadko się zdarza, bo to zależy od dostępności producenta. W kamerach również się stosuje Torxy albo z dziurką, tak zwane security, albo bez dziurki. No to dlatego mówię, ten zestaw w zupełności wam wystarczy. Nie musi to być tej firmy, której ja mam tutaj. Ja go kupiłem niedawno, będę go testował w tym sezonie, bo miałem kupionych innych firm z Biedronki bodajże, czy Parkside'a. To wam też zrobię filmik od moje odczucia na temat tych końcówek. Jak one się zachowują, czy rozwalają śruby, czy nie rozwalają, które mi pękły, które działały prawidłowo przez długi okres czasu, ale to też mi zależało, żeby troszeczkę przejść na tak zwany minimalizm tych wszystkich rzeczy, żeby mieć jedną torbę, która będzie służyła w ogóle do elektryki, teleinformatyki, do kamer, bo jak wam kiedyś zrobię filmik na temat, co biorę na różnego rodzaju zgłoszenia serwisowe, bo to najczęściej się tak zdarza, że muszę jechać na jakieś zgłoszenie serwisowe, bo nie wykonuję takich prac najczęściej instalatorskich. Już kiedyś montowałem, teraz już idę na tak zwany biały montaż albo na serwisy, z tego względu, że no trochę mnie już to nie bawi, też jest duża konkurencja na rynku. I coraz więcej prac wykonują zwykli elektrycy, którzy teoretycznie wiedzą, co robią, ale w rzeczywistości też nie wiedzą, co robią, nawet nie umieją dobrać wtyczek do
okablowania, stosują nie te kable, które potrzeba, łączą te kable, jak im się żywnie podoba. To jest mniejsza z tym. Ale to mówię, czy to będziecie nosić w skrzynce z narzędziowej, czy na pasie, to jest wszystko kwestia indywidualna. To są takie podstawowe rzeczy, które ja ze sobą mam, jeżeli idę na teleinformatykę, no to już wam pokażę. To jest tak. Pierwsze, zaciskarka, końcówki, wkrętak, nóż kronę. Ja stosuję najczęściej ten tester, nożyczki cięcia obciążki, filmy dowolnej, to jest wasza kwestia, jakie ze sobą, krótki kawałek przewodu typu skrosowanego, nóż do tapet. Najczęściej nie biorę ze sobą tego typu laminatorów, czyli oznaczników. Pudełko z wtyczkami to mniej więcej zajmuje tyle miejsca. To są takie podstawowe rzeczy, które mam ze sobą do zamontowania. No jeszcze dochodzi, no teraz nie mam przy sobie, żeby wam pokazać, poziomica taka mała, może być mała, może być większa do zamontowania gniazdka, żeby to gniazdko potem po spięciu działało prawidłowo. No i próbówka 230 V. I to, no i ewentualnie jakiś kawałek izolacji. Izolację stosuję jako oznaczniki przewodowe, jeżeli tam potrzebuję. No i mówię, kilka rodzajów kabelków typu prostego, czy to będą w standardzie A, czy w standardzie B. Mówię, kilka przewodów potrzebujecie. No i resztę, przede wszystkim doświadczenie musicie nabrać w tej kwestii. Zobaczymy, co będzie. No to mówię, to chciałem wam pokazać takie proste narzędzie Elio45 i zapraszam was do oglądania całej serii odnośnie Elio45, tak zwanej tego okablowania strukturalnego. Pokażę wam, jak zagniatać keystony, jak zagniatać końcówki. Już kilka filmików z tej właśnie z całej tej serii się pojawiły. Pojawi się jeszcze ich więcej. Mam nadzieję, że was zainteresuje swoją wiedzą. Chcę wam przekazać swoją wiedzę na ten temat. Jeżeli ktoś jest zainteresowany oglądaniem, to zapraszam do oglądania. A jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Latarka. Panowie albo czy panie, które się tym zajmują, potrzebujecie latarkę, bo w niektórych miejscach będziecie potrzebowali jakiegoś światła, czy to będzie latarka taka, czy w komórce, czy czołowa, to też musicie też mieć w swoim zasobach. Ja wam pokażę swój pas narzędziowy do jak idę na jakąś taką właśnie pracę szybką, zamontowanie czegoś albo sprawdzenie na jakąś awarię, żeby nie dźwigać całej torby z narzędziami i te sprawdzać. Ale to mówię, to wam pokażę w jednych z kolejnych filmików. Dzisiaj chciałem wam właśnie pokazać takie proste narzędzia, które posłużą nam w lanie. To dzięki wam na gorąco za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. To trzymajcie się. Cześć!